Stal Rzeszów Podcast. Po kolejce. Cotygodniowe rozmowy o Fortuna pierwszej lidze. Miłosz Bieniaszewski, witam serdecznie w podcaście Po kolejce. Można powiedzieć, że tradycyjne grono ze mną. Michał Mryczko, cześć. Cześć. I Łukasz Szczepanik, witam cię serdecznie. Kłaniam się wszystkim, cześć. Panowie, omówimy sobie przede wszystkim mecz Stali Rzeszów w Sosnowcu, a także pokrótce dziewiątą kolejkę rozgrywek Fortuna pierwszej ligi. Zacznijmy od naszego spotkania. Już chwilka od tego meczu minęła, emocje trochę opadły. Jakie są takie wasze wnioski po tym meczu już tak na chłodno? Wnioski niestety takie chimeryczne jak Stal Rzeszów. Jeden mecz dobry, kolejny mecz słabszy. Może pod względem gry każdy mecz jest dobry, mówię to głównie o organizacji gry w ataku, ale jeśli chodzi o wyniki, to taka sinusoida, prawda? I mieszane uczucia. Patrząc na grę, pierwsza połowa, może nie do zapomnienia, ale na pewno Stal Rzeszów chciało inaczej rozegrać te zawody. Co prawda, jedna była taka fajna okazja, która mogła zmienić oblicze meczu. Mam tu między innymi, głównie jedynie na myśli akcję Ramina Mustafajewa. Piękny przerzut Bartka Wolskiego. Rami troszeczkę źle przyjął piłkę, ale fajnie się z nią zabrał. Położył bramkarza, położył obrońcę, miał w zasadzie pustą bramkę, chociaż tam też jeszcze doszli defensorzy. I o dziwo nie trafił w piłkę. Gdyby trafił, to podejrzewam, że mówiąc piłkarsku napiłby siatkę i ten wynik by się troszeczkę inaczej mógł ułożyć. Skończyło się inaczej. Obrona Stali Rzeszów jak zwykle gra bardzo wysoko, mówię tu o tych stoperach. Piłkarze Zagłębia to przeczytali, grali dłuższe piłki za plecy obrońców. Niestety nie zawsze udawało się dojść do zawodników Zagłębia. Szymek Pawłowski, Marek Fabry uciekali defensorom Stali. Szkoda akcji Krystiana Werony, bo ewidentnie był parę razy spóźniony. Troszeczkę myślę, że słabsza forma naszego defensora. Czerwona kartka, jeszcze bardziej szkoda było bramki samobójczej do szatni, bo to też na pewno nie działa pozytywnie. Jest to wyłącznie deprymujące, myślę, wydarzenie. Taki zawsze gol strzelony tuż przed przerwą spotkania. Niemniej Stal wyciągnęła wnioski. W drugiej części spotkania zagrała bardzo dobrze. Jeśli ktoś śledził zawody tylko od drugiej połowy i nie wiedział, co się działo wcześniej, nie sądzę, że doszedł do wniosku, że Stal Rzeszów gra jednego zawodnika mniej. Pod względem prowadzenia futbolówki, grania do przodu była na pewno lepszą drużyną. Nie pozwoliła Zagłębiu już na grę z kontrataku. Co jest takie znamienne dla mnie, to konferencja pomeczowa Artura Skowronka. Powiem wam szczerze, że dawno nie widziałem tak złego trenera po wygranym meczu. Dokładnie. I z takim dużym niedosytem i z tak kwaśną miną. Oczywiście zarzekał się, musimy się cieszyć, bo wygraliśmy. Oczywiście, nie? Ale faktycznie, tak miło, że mówisz, nie widziałem trenera tak niezadowolonego ze zwycięstwa, mimo że Zagłębie osiągnęło. Ze zwycięstwa był zadowolony, ale ze stylu już Ze stylu przede wszystkim już mniej, co oczywiście pokazuje, jak mocna jest Stal Rzeszów. Szkoda, że tak dobrze nie zagrała w 11 jak w 10. To takie oczywiście wnioski na szybko, a nawet troszkę, może nawet na późno, bo tak jak mówiłeś, troszeczkę czasu od tego meczu minęło. Ale podsumowując, dalej fajnie to wygląda, dalej Stal Rzeszów potrafi się świetnie organizować, dalej potrafi narzucić swój styl gry, nawet jednego zawodnika mniej. Pokazała również, że potrafi dobrze trzymać obronę, tylko znowu coś nie zagrało w pierwszej połowie. Nie zagrało po prostu to, że obrona grała wysoko i niestety nie przeczytała tych zagrań Zagłębia Sosnowiec. Takie są moje wnioski. Gdyby nie te błędy w pierwszej połowie w defensywie, to pewnie by się skończyło 0-0, bo myślę, że najbardziej boli rzeczywisty brak dobrej okazji Stali Rzeszów na strzelenie bramki, bo oczywiście ta gra była ofensywna, ale patrząc czy to na statystyki, czy to po prostu na przebieg spotkania,
Najlepszą okazją Stali Rzeszów była po pierwsze strzał z dystansu Piotrka Głowackiego w drugiej połowie, a po drugie moment, kiedy Ramil zabrał się z piłką przy końcowej linii, dostał to długie podanie, o którym mówiłeś, no i niestety nie w decydującym momencie nie trafił w piłkę. Jeszcze Proki też tak główkowo o zagraniu małego. Nawet widziałem już w tunelu po meczu, że no bo on się zna z Michałem Gliwą, razem ze Stali Mielec, tak? Jeśli się nie mylę, pewnie tam się trafili. I tak troszkę sobie żartowali i Michał Gliwa mówi, że jakby szło w światło, to nie doleciałbym. Na pewno, że z kamer Polsatu Sport, no dosłownie centymetry tak po prostu z góry wyglądało. Nie wiem jak za bramki, jeśli ktoś z was był, stał, czy kibicu, może inaczej to wyglądało z tej kamery. No, za bramką, ale za drugim słupkiem. Także widziałem jeszcze gorzej niż ty na pewno. A może, no ale z daleka naprawdę centymetry, zresztą Michał Gliwa też no, pofrunął w powietrzu, nie? Ale mówię, sam przyznał, że no, nie dofrunąłby. Gdyby to tylko szło w światło bramki, no to nie dofrunąłby. No, ale wiecie, sam styl gry i sposób gry Stali nie przyniósł okazji na bramkę, bo powiedzmy sobie szczerze, że to było dobre zachowanie małego, który dłużej przytrzymał piłkę, co się generalnie Stali Rzeszów nie zdarza, że zawodnik trzyma piłkę aż tak długo jak wtedy Patryk. No i znalazł lukę, znalazł wychodzącego, bardzo dobrze nawet wychodzącego Prokiego, który się urwał z tego lewego skrzydła i zszedł do środka i tylko dlatego ta luka się znalazła na to podanie. No ale tak generalizując, no przez te 90 minut Stal nie stworzyła... Tak, to prawda. No setki jako setki nie było. Setki swoim stylem gry, do czego jesteśmy przyzwyczajeni od tam początku tamtego sezonu w drugiej lidze. No i to najbardziej myślę boli, bo powiedzmy, gdybyśmy mieli zwalać tylko na defensywę, to nie byłoby też tej dyskusji, jeżeli chodzi o ofensywę, w której aż tak tyle zabrakło, bo te błędy w defensywie, już to mówiliśmy wiele razy, się zdarzą. W ofensywie też się zdarzą, ale myślę, że nie aż tak, żeby nie zrobić przez 90 minut takiej 100% sytuacji. Dodatkowo no, można się śmiać albo i nie śmiać z tego, że mówimy o, nie wiem, boisku czy pogodzie. Tutaj o pogodzie nie ma co mówić, ale o boisku myślę jak najbardziej, bo to, no to tak trochę piaszczysto było, miałem wrażenie. Czyli w ogóle jeden z naszych piłkarzy, tam może nie będę mówił już który, żeby później nie było, że się tłumaczy. Nie Krystian Worona, od razu uprzedzam, bo tak to mogłoby zabrzmieć. Nie Krystian, jeden z naszych piłkarzy mówił, że dziwne to boisko. Nawet nie mówił, że złe, tylko że dziwne. Były miejsca, gdzie jest twardo, żeby za kilkanaście metrów dalej było bardzo miękko i grząsko. Także mówił, że dobrych butów nie szło dobrać na to boisko, no bo w każdym miejscu mogło być inaczej. I faktycznie nawet z kolegą 10 minuta, 15 patrzymy, a w jednym narożniku już jest rozorane. I tam musiało być strasznie w takim razie jakoś grząskawo i jak tylko poszło kilka akcji w ten narożnik, to było już widać, że jest, no są jak po wykopkach to boisko zaczęło trochę wyglądać, także faktycznie no nie było to boisko sprzyjające tak grającej drużynie jak Stal Rzeszów. No nie sprzyjające takiej drużynie jak Stal, a sprzyjające z kolei drużynie taka jak Zagłębie, która grała, było widać głównie długie piłki za linię obrony, no i po pierwsze ten karny sprokurowany przez to, że Krystian niestety złamał tę linię spalonego i potem już próbował ratować sytuację. O faulu myślę, że nie mamy co dyskutować, bo też sytuacji nie zmienimy, aczkolwiek no, różne są ale no, miękki. Sytuacji. Aczkolwiek ja bym to takim miękkim nazwał. I klasyk krążący po internecie w piłce nożnej, Szymek Pawłowski trochę przełknął. No ja dużo dodał od siebie, no naprawdę. No od takiego, Krystiana, ale tak? To było bardziej jak klepnięcie w ramię. Także no, tak, no dodał dużo od siebie. Wspaniactwo 36-latka byłego reprezentanta Polski, no wyszło ewidentnie. Wyszło. Znaczy wiecie, w tej sytuacji sędzia, jak to się popularnie też mówi, się wybroni, bo można przyjąć albo interpretację taką, że Krystian nie był skupiony na piłce, a że rywal upadł, no to czerwona, do widzenia. I faul oczywiście, albo że dodał na tyle od siebie zawodnik atakujący, że to jest padolino i gramy dalej, tak? No tutaj mimo, że VAR też to sprawdzał, no decyzja i arbitrów z boiska i arbitrów na VAR-ze była taka sama, no trudno, zwłaszcza mówię w tym kontekście, że nie ma o tym dyskutować co za bardzo, bo połowa tego złego, co nam się wydarzyło w tej 30 którejś minucie, nie wyszła rywalom, bo Przemek świetnie obronił ten strzał, tak, któremu trochę brakowało temu strzałowi siły i precyzji, no ale też Przemek wyczuł dobrze intencje i w dobry ruch się rzucił. Także tutaj dla Przemka wielkie brawa i nie tylko za te interwencje, ale także za ten występ, bo też dwa razy wybronił sytuację 100%.
Panowie, no ta pierwsza połowa, no na pewno to nie była taka stal, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. I ja takie odniosłem wrażenie, że nogi nie niosły w tej pierwszej połowie. Że takie odnosiłem wrażenie, już patrząc później na pryzmat całego meczu, że tak jakby to trochę zmęczenie po koronie puściło dopiero na drugą połowę. Że jakby trochę ich chłopak uwolniło to wszystko. Samiewoż, może masz rację, bo popatrzmy na spotkanie z Koroną, gra z tej Rzeszów była bardzo intensywna. Przez całe 120 minut tam praktycznie nie było w ogóle zachowawczej gry. Jeśli piłkarze grali bardziej pragmatycznie, to po prostu posiadali futbolówkę i odpoczywali w tym ataku pozycyjnym, ale co rusz, ten atak był napędzany, więc może też miało swoje jakieś pokłosie, dlaczego Stal Rzeszów nie była tak świeża w tym spotkaniu. Jednak na pewno to jest też fajne, że Stal Rzeszów, okej, może powiedzieć sobie, że nie byli na tyle dobrze dysponowani, ale no na pewno nie będą zwalać na potyczkę pucharową, na pewno nie będą zwalać na boisko. Tak jak tu kiedyś wspomnieliśmy, jesteśmy tu, żeby gdybać, prawda? No to może to spotkanie pucharowe oczywiście w jakiś sposób się przełożyło, bo tak... Nie, ja jestem przekonany, no, że piłkarze to nawet się nie przyznają, bo wiadomo, nie lubią taniego tłumaczenia i tak dalej, ale ewidentnie widać było, że prawie że od samego początku, że no nie niesie ich, że nie niesie. Są lekko tacy... Tak, ja też zwróciłem też na to uwagę przy jednej akcji Szymka Pawłowskiego, jak Krystiana Wronę tak objechał na wręcz raz. Pamiętacie tą sytuację? Sam na tak, sam tak, też tak, wychodzi. Tak do boku, no Krystian praktycznie stanął w miejscu. Pierwszy raz widziałem, żeby w ogóle Krystian, no stoper, tak po prostu się zachował, że tak łatwo odpuścił zawodnika drużyny przeciwnej. Nie wiem, co się dzieje, czy po prostu, nie wiem, w tym momencie sił zabrakło, czy faktycznie zwód Pawłowskiego był tak szybki, chociaż to był w zasadzie do boku. To już też uświadomiało, że coś chyba jest z tą obroną nie tak, jeśli chodzi o pierwszą połowę, bo no o drugą wszystko było dobrze, tylko tak już Michał wspomniał, no zabrakło okazji, zresztą zabrakło okazji tak naprawdę dobrej w całym spotkaniu. Dla mnie najlepsza była Taramila, no tylko że nie trafił w piłkę, więc strzału nie było. No ta druga połowa na żywo patrząc mogła się Stal podobać, no do linii pola karnego. Tam jednak się rozbijało, Zagłębie jednak pokazało, że jest bardzo solidne w defensywie i ciężko jest złamać taki mur drużyny, która chyba z tego też trener Skowronek nie był zadowolony, która tak mocno była cofnięta grając w przewadze jednego zawodnika. Tak, i to wcale 45 minut. Okej, on mógł zakładać, że przez kwadrans Stal Rzeszów może nas zamknąć, bo jest to drużyna grająca nadal ofensywnie, no a nie spodziewał się, że to będzie przez 45 minut, więc dlatego taki, a nie inny obraz konferencji pomeczowej, prawda? Zresztą dokonał zmiany w przerwie, że wpuścił szybkiego Sobczaka, czyli spodziewał się tego, że Stal się rzuci, teraz daje szybkiego napastnika i ten... I to dziwo Sobczaka, który wcześniej był podstawowym zawodnikiem, jest najlepszym strzelcem. Tak. Tylko tam z tego, co słyszałem, on miał jakieś sprawy urazowe. Aha, także to nie forma. Chociaż myślałem przez chwilę, że coś tu taktycznie chciał, nie wiem, zaskoczyć czy coś, ale być może miał już tak... No tak, z zakulisowych rozmów coś tam obiło mi się uszy, że to nie kwestia formy, tylko jakieś sprawy z lekkim urazem. Ale znowu w drugiej połowie chorągiewka liniowego. Troszkę mi się przypomniało spotkanie z Podbeskidziem. Ja w rozmowie z Łukaszem Górą powiedziałem, że z Koroną Kielce, a to było z Podbeskidziem, te rekordowe chyba 10 pozycji spalonych. Szczerze nie popatrzyłem nawet na statystyki meczu z Zagłębiem. Jestem ciekawy, ile tego wyszło. Może gdzieś to odnajdę na szybko. 7 czy 8 wiem, że pisałem do gazety. Dawałem te statystyki, tak? Ale i, no czyli, pamięta. No to okej, okay, ale też zakręciło ponad się około dychy. Ponad 5 czyli było. Też widać, że ta linia obrony funkcjonuje coraz lepiej. Tak, no gra przede wszystkim wysoko, gra fajnie, tylko żeby no dobrze pilnować, jak to Michał mówił, linii spalonego, uważać na napastników, no bo niestety to w pierwszej połowie, no powiedzmy sobie otwarcie, nie funkcjonowało. Kiedy chwalimy, to chwalimy. Kiedy ganimy, to ganimy, no tutaj no nie było czego chwalić. Zresztą były z tego groźne akcje dla Sosnowiczan, z tego wziął się rzut karny. No, co prawda nie padła z tego bramka, no ale no niestety kibice Zagłębia co rusz przy takich zagraniach podnosili się z krzesełek, prawda? Znaczy wiecie, gdyby ta linia defensywy funkcjonowała lepiej, to nie wiem czy Poczo by zszedł w przerwie, bo wiemy, że Poczo już grał kilkukrotnie na pozycji środkowego obrońcy, a wiemy, że Paweł Oleksy wraca po kontuzji.
Także dostał to 45 minut, wszedł po przerwie i dobrze się zaprezentował na boisku. Tylko mam wrażenie, że albo chodziło o to, że począł miał w nogach 120 minut meczu z Koroną i dlatego zszedł, albo sztab szkoleniowy poszukiwał takiego typowego, rasowego, środkowego defensora, co zdał egzamin w drugiej połowie, bo już te wrzutki za plecy, to o czym mówicie, no tutaj ta chorągiewka była dużo częściej w powietrzu, aniżeli w pierwszej połowie. No a też tak podsumowując ten mecz, mam nadzieję, że kolejne wyjazdowe spotkania będą lepsze, bo już trochę tak się ze smutkiem, mogę powiedzieć, patrzę na to, że na razie te wyjazdowe spotkania bardzo mocno odbiegają od meczów domowych. I jaka jest tego przyczyna, to już jest, że tak powiem, zadanie sztabu, no bo my tu nie będziemy szukać w różnych rzeczach, bo możemy nawymyślać 100 różnych. Od murawy, przez atmosferę, przez pogodę. Nie możemy się mylić, prawda? Oczywiście, tak, bo my nie siedzimy w środku, tak? I też nie mamy wpływu na te decyzje, zachowania, podejście, czy dyspozycje, tak, w danym dniu, no bo od tego też nie można uciec, ale już to gdybanie i odchodząc od niego, pomijając je, no żal, że te mecze wyjazdowe tak bardzo odbiegają od meczów domowych, bo tu nie chodzi nawet o wyniki, tylko po prostu sam obraz gry, który tak jest diametralnie inny na naszym boisku od tego, co prezentujemy na wyjeździe. No i boli zwłaszcza po zwycięstwie 5-0 z Podbeskidziem, które oczywiście ma słabszy okres. Oczywiście tam zmiana trenera po tym naszym meczu i pucharowym. Tak, czy też po pucharowym, tak. I Podbeskidzie miało swoje problemy, no ale to nie jest tak, że nagle to Podbeskidzie przestało być faworytem do awansu, bo ono takim było do naszego meczu, tak. Zdecydowanie. No i po takiej wygranej 5-0 jedziemy do Sosnowca i tak jak mówiłem, de facto nie robimy bardzo dobrej okazji na bramkę i to myślę boli. Tak samo po meczu 1-0 z UKS-em u siebie, gdzie też ogrywamy zespół, który teraz jest drugi czy trzeci w tabeli, drugi chyba. Drugi zarówno, tak. Tak, i oczywiście ta bramka dla UKS-u padła w okolicznościach dość szczęśliwych dla nas, ale to się też nie wywiązało znikąd, no bo w pierwszej połowie zrobiliśmy my z 10 sytuacji bodajże i to takich naprawdę bardzo dobrych. Więc myślę, że kibice, my, sztab i piłkarze bardzo by chcieli tego, żeby ta forma meczów domowych w stosunku do wyjazdowych była równa, zachowana i żebyśmy mogli oglądać dokładnie taką samą stal Rzeszów w każdym meczu. No a na razie to kuleje i oczywiście teraz mamy przed sobą mecz domowy z Wisłą, gdzie jak zwykle zagramy na własnych zasadach, tylko mam nadzieję, że też trochę lepiej i też na własnych zasadach zaczniemy grać w meczach wyjazdowych, bo to po prostu boli o tyle, że człowiek przychodzi tutaj na Hetmańską i się bardzo cieszy futbolem, a potem albo jedzie na mecz, albo ogląda ten mecz, no i to już kompletnie nie wygląda tak, jak wyglądało w domu. A po drugie punkty, no oczywiście zapewne wygrywając u siebie da się utrzymać, no tutaj nie ma co o tym mówić, bo to jest 17 meczów, tak? Jeżeli dobrze liczę. Domowych, tak. No to o czym my mówimy, tak? No ale naszym celem nie jest tylko się utrzymać, tylko jednak trochę coś pokazać w tej lidze. No a też trzeba sobie powiedzieć, że po tym jak w tym podcaście chwalimy zespół, drużynę i sztab po meczach domowych, bo naprawdę na to zasłużyli. Jest, tak. Tak na razie po tych meczach wyjazdowych, no po prostu smutno. Tak? No smutno, dlatego powiedziałem, że taka sinusoida stale przeplata te mecze dobrymi, słabymi wynikami, no bo gra jest raczej zadowalająca, biorąc pod uwagę całość tych 9 spotkań, łącznie nawet z tym pucharowym meczem z Kroną, który był bardzo dobrym spotkaniem, no jednak te wyniki no są chimeryczne, no na pewno nie są, no stale rzeczą brakuje regularności, no panowie, umówmy się, regularności w zwyciężaniu. Wspomniałeś, Michał, o Wiśle Kraków. Także może tak połączymy od razu przejście do następnego spotkania jeszcze z tym, co się wydarzyło w poprzedniej kolejce, czyli właśnie Wisła Kraków i przegrana na własnym boisku z Puszczą Niepołomice. No trochę niepojęte. Na własne życzenie, ewidentnie na własne życzenie. Kibice Wisły mogą tylko ubolewać, że nowy, świetnie wkomponowany w drużynie hiszpański napastnik Angel Rodado strzela piękną bramkę w trzeciej minucie. I po pierwszej odsłonie spotkania zespół krakowski Wisły schodzi do szatni z bagażem 3 straconych goli. Wszystkie ze stałych fragmentów gry. No,
kibicom Wisły. Tomasz Tułacz Ball. Tak, dokładnie, no, Tomasz Tułacz, jak to dobrze mówi, świetnie rozpracował i to jest też jakaś, myślę, mocna strona Puszczy, która po tym meczu skoczyła na fotel lidera, tak, tak była, to było, tak, więc nie kłamiemy, no ale no, kibicom Wisły ręce na pewno opadają, tym bardziej, że znowu przyszło ich bardzo dużo, nieco ponad 17 tysięcy. Więc no naprawdę, jeśli takim kibicem takimi kibicami wspaniałą prawą, no piłkarze świetnie zaczynają mecz, a bardzo szybko schodzą na przerwę z minorowymi nastrojami, no to myślę, że na własne życzenie. Zresztą Wisła Kraków no też ma problem. I tym problemem jest, myślę, Luis Fernandez. Zawodnik. Oczywiście w tym meczu go nie było, bo... I jeszcze go nie będzie, co dla Stali Rzeszów jest na pewno bardzo dobrą informacją, bo to jeden z lepszych, o ile nie najlepszy zawodnik drugiej linii. Tylko, że nie wiem, co się z tym piłkarzem dzieje, bo po prostu... Czasem jakby mu jakieś styki odcinało na momencie. No, 4 miesiące temu po meczu z Wisłą Płock, tak ważnym dla Wisły, uderza zawodnika po meczu i wyklucza się na ostatnie 4 mecze, nie pomagając Wiśle w walce o utrzymanie. To oczywiście gdybanie. Kto wie, jeśli byłby na boisku, a był też ewidentnie najlepszym wówczas graczem Wisły w tym czasie, no może by Wisła dalej grała w najwyższej klasie rozgrywkowej. Nie wiemy, może sam się wykluczył na ostatnie 4 spotkania, teraz sam kopnął bez piłki człowieka z Chrobrego Głogów, mimo że Wisła dalej prowadził, też wyszła na prowadzenie z Chrobrego Głogów i przegrała w smutnych okolicznościach po rzutach karnych. Ja myślę, że między innymi tutaj, że niestety osoba Luisa Fernandesa, jego, nie wiem, psychiki też przyczynia się do tego, że Wisła no nie lideruje w tabeli, bo nawet jeśli by przegrała z Puszczą, to gdyby był Fernandes do końca na boisku, nie przegrałaby po 2 rzutach karnych, bo była zdecydowanie lepsza do tej 20 którejś minuty. No ale to tak już odbiegłem od meczu z ostatniej kolejki z Puszczą. Wisła sama jest sobie winna, straciła 3 bramki ze stałych fragmentów gry, zresztą inne jeszcze piłki wrzucane w pole karne, właśnie czy to z kornera, czy z rzutu wolnego, no zwiastowały nieszczęście w polu karnym Wiślaków. Także no, kibicu Wisły na pewno to boli, bo no, to ten klub... W większości chyba wszystkich statystyków, ekspertów był jednak typowany w większości na triumfatora tego zgrywek. No więcej niespodzianek, można powiedzieć, w tej 9 serii spotkań nie zanotowaliśmy. No, na pewno wrażenie robi efektowna wygrana Arki Gdynia z GKS-em. Tychy tam duet, no przede wszystkim Omran Hajdary, 2 bramki, asysta, tak. To w pierwszej połowie on, można powiedzieć, zrobił mecz Arce Gdynia. Tak, no i dla mnie jest to poniekąd zaskoczenie, bo Tychy wcześniej znalazł sposób na Termalikę, Tychy znalazł sposób na Wisłę Kraków i nagle dostaje z Arką Gdynia 0-5. Znaczy to jest, wiesz co, to jest chyba troszkę, no wiem, to... No wiem, wiadomo, nie ma to jest ta dziwność ligi, bo no. Tak jak wymieniasz, znaleźli sposób na tych, na tamtych, a nie znaleźli na Rysowie, która no punktuje tak, a nie inaczej. Tak. I w zasadzie Rysowia śmiało mogła wygrać ten mecz w Tychach. Tak, śmiało mogło wygrać, chociaż no też można by gdybać, czy jeśli by nie czerwona kartka, to... No, ale jednak... Ale jednak... To też sobie możemy gdybać, no, czy też, gdyby no. Był Krystian Wrona na boisku, czy byłaby no. Bramka samobójcza, a może po przerwie ale, byśmy 3-0 wygrali. Wróć miło, że jak najbardziej jestem w stanie przyznać rację, bo też pamiętam, oglądałem, że Wisły Kraków z GKS-em Tychy i do momentu 44 minuty pechowego samobuja dla Wiślaków, no to Wisła, gdyby miała lepsze ostatnie podanie i zachowała zimę krwi pod bramką przeciwnika, zeszłaby do szatni na 0-3. A tak to skończyło się 1-3, więc... Arka też była na pewno skuteczna w tym meczu, to też znaczy, trzeba... Ja myślę, że Arka w końcu tym meczem pokazała, że może. Tak. I że ją stać, i że może częściej będzie, prawda, udowadniać właśnie, że jest faktycznie faworytem, a nie tylko takim papierowym tygrysem. Myślę, że jak najbardziej i ten wynik poszedł w świat i inne drużyny zupełnie inaczej przygotują się na Arkę Gdynia, bo Tychy, wiadomo, jeśli chodzi o kreowanie gry, jest na papierze i w rzeczywistości gorszym zespołem niż Arka,
Ale żeby stracił 5 bramek w tym meczu, w życiu bym nie powiedział jednak mimo wszystko. Zdecydowanie. Super. Dzięki panowie, nie przedłużamy. Michał Mryczko. Dziękuję. I Łukasz Szczepani. Dziękuję, pozdrawiam. Dzięki panowie, kibiców wszystkich oczywiście zapraszamy. Sobota 17.30, mecz z Wisłą Kraków. Pamiętajcie, żeby przyjść sporo wcześniej w okolice stadionu, bo spodziewamy się dużych tłumów. Także żeby każdy od pierwszego gwizdka już mógł dopingować biało-niebieskich, bądźcie wcześniej na stadionie. Cześć.